16 października wspominamy świętego Gerarda Majela, zakonnika. Gerard urodził się w Murolucano 6 lub 23 kwietnia 1726 roku. Jego rodzicami byli Dominik i Bernadetta Gajela. Po śmierci ojca Gerard uczył się krawiectwa. Przez 2 lata był kamerdynerem biskupa Lacedonii, Klaudiusza Albini. Z tego czasu pochodzi piękna legenda. Pewnego dnia w zimie Gerard miał zgubić w studni klucze do pałacu biskupa. Pełen wiary wziął ze żłóbka figurkę Dzieciątka Jezus, umieścił ją w windzie i opuścił do studni w przekonaniu, że Pan Jezus odnajdzie klucz, który wpadł do studni. Tak też się stało. Po śmierci biskupa Gerard powrócił do krawiectwa. Za drobną opłatą zamieszkał u wuja. Zachował się dokument, który to potwierdza. Gerard od dawna jednak zamierzał poświęcić się na wyłączną służbę Bożą. Kiedy jednak zgłosił się do kapucynów, nie został przyjęty z powodu zbyt słabego zdrowia. Zgłosił się więc do założonego przed 17 laty przez świętego Alfonsa zakonu redemptorystów. Rodzina nie chciała się na to zgodzić, obawiając się zarówno utraty zysków z jego pracy, jak też z troski o jego słabe zdrowie. Gerard uciekł więc potajemnie z domu, mając 23 lata. Nowicjat odbył w Delicato pod kierunkiem sługi Bożego Pawła Caffaro, który adeptom do zakonu stawiał bardzo wysokie wymogi. Śluby zakonne złożył w roku 1752. W charakterze brata zakonnego spełniał różne zajęcia: krawca, zakrystianina, kucharza, infirmarza, ekonoma. Posyłano go do urzędów, aby otrzymywał zezwolenia na przeprowadzenie publicznej zbiórki, w której sam nieraz uczestniczył. Korzystał z podobnych okazji, by przemówić do niejednego człowieka, łagodzić spory i nawracać zbłąkanych. Dla uproszenia sobie łaski kruszenia serc oddawał się uczynkom pokutnym. Osobistym życiem wewnętrznym czynił więcej dobra niż niejeden płomienny kaznodzieja. Pan Bóg obdarzył go także darem czytania w sumieniach, rozmnażania pożywienia, uzdrawiania, a nawet rzadkim darem bilokacji. W roku 1754 jego kierownik duchowy polecił mu, żeby napisał na kartce, jakie jest jego największe pragnienie. Gerard napisał wówczas: bardzo kochać Pana Boga, być zawsze zjednoczonym z Bogiem, czynić wszystko dla Pana Boga, kochać wszystkich ze względu na Pana Boga, wiele dla Pana Boga cierpieć. Jedyne, co się w życiu liczy, to pełnienie woli Bożej. W tym samym roku Gerard przeszedł przez ciężką próbę, dzięki której nabył szczególnej mocy pomagania matkom i ich dzieciom. Został fałszywie oskarżony o popełnienie grzechów nieczystych z młodą dziewczyną, córką rodziny, w której domu Gerard często zatrzymywał się podczas swoich misyjnych podróży. Święty Alfons Maria Liguori wezwał Gerarda, żeby wytłumaczył się z tych oskarżeń. Zamiast się jednak bronić, Gerard za wzorem swojego boskiego mistrza milczał. W tej sytuacji święty Alfons nie miał nic innego do zrobienia, jak surowo ukarać młodego zakonnika. Zakazał więc mu korzystania z przywileju przyjmowania komunii świętej i wszelkiego kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie było łatwo dla Gerarda zrezygnować z zapału o zbawienie drugich. Nie da się jednak tego porównać z faktem zabronienia mu przyjmowania komunii świętej. Cierpiał do tego stopnia, że prosił o pozbawienie go przywileju służenia do mszy świętej, ponieważ obawiał się, że z powodu tak wielkiego pragnienia komunii mógłby wyrwać kapłanowi z ręki konsekrowaną hostię. Oskarżenia zostały wkrótce odwołane, a święty Alfons poczuł się bardzo szczęśliwy na wieść, że jego syn jest niewinny. Ale Gerard, który nie popadł w przygnębienie wskutek tej próby, nie przeżywał specjalnej radości, gdy został uniewinniony. W obydwu wypadkach czuł, że spełnia się wola Boża, i to mu wystarczyło. Młody organizm, spalany nadmiernym życiem wewnętrznym i surowością, zaczął gwałtownie słabnąć. Przełożeni dla ratowania zdrowia posłali brata Gerarda do Mater Domini w okolicach Avellino w nadziei, że klimat górski go podtrzyma. Niestety Gerard zmarł na rękach ojców i braci
W nocy z 15 na 16 października 1755 roku, mając zaledwie 29 lat. W charakterze testamentu pozostawił karteczkę na drzwiach swojej celi. Tutaj spełnia się wolę Bożą, tak jak chce Bóg i jak długo będzie chciał. Niezwykłe łaski, jakie wierni zaczęli otrzymywać przy jego grobie, skłoniły władze zakonne do rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego. Papież Leon XIII w roku 1893 zaliczył Gerarda w poczet błogosławionych, a papież Święty Pius X w 1904 roku wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Gerard był lubiany przez współbraci za swą dobroć dla wszystkich. Mimo słabego zdrowia chętnie spieszył z pomocą i wszystkim okazywał delikatną życzliwość. Przejawiał zdolności muzyczne i poetyckie. Miał też zamiłowanie do plastyki i dekoracji. Chociaż nie dokonał żadnych wielkich dzieł, jego sanktuarium w Mater Domini przyciąga rocznie setki tysięcy pielgrzymów. Wśród świętych i błogosławionych zakonu redemptorystów jest jednym z najbardziej znanych i czczonych. Za swego orędownika uważają go szczególnie kobiety mające trudności w zajściu w ciążę i spodziewające się potomstwa. Jest też patronem dzieci, w szczególności tych nienarodzonych, niesłusznie oskarżonych, spowiedników i dobrej spowiedzi oraz braci świeckich. Ikonografia przedstawia świętego Gerarda w habicie redemptorysty z wiszącym u pasa różańcem, na którym nieustannie się modlił, oraz z krzyżem w ręku, gdyż rozważanie męki pańskiej było najczęstszym tematem jego rozmyślań. Módlmy się. Boże, który od młodości rozpaliłeś świętego Gerarda niezwykłą miłością do swego ukrzyżowanego syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.